wszystko się działo. Przechodzimy giganty. Do gigantów. Którzy konkretnie giganci Cię interesują? Tak, gigantów mamy bardzo różne kategorie. Pod pojęciem, w ogóle to rozróżnimy pojęcie gigant olbrzym. Gigant olbrzym, to mimo że używa się zamiennie, to dotyczy ludzi większych od nas, istot większych od nas. Natomiast co jest ważne, jedno to jest kategoria rozmiar olbrzymi, później jest gigantyczny, kolosalny, to już nam wskazuje, że to są różne rozmiary. I teraz tak, olbrzym jest bliższy nam, czyli to jest niewiele wyższy od nas. Jak mówię niewiele, to mam na myśli, że my jesteśmy do 2 metrów, a oni mają od 4 do 6. To jest olbrzym. Gigant to jest taki, który jest od 8 do kilkunastu metrów. I teraz różnica jest taka, że jeżeli chodzi o olbrzymów, spora część spośród olbrzymów to są istoty, które mogą mieć duszę, bo są normalnie ciałami fizycznymi, demihumanami, natomiast mają niestety wadę, że sporo z nich poluje na istoty mniejsze od siebie. Stąd mamy bardzo dużo historii o wielkoludach, które są ludojadami, tak? Olbrzymach, ludojadach, cyklopach i tak dalej. Przy czym cyklopi według opisów mitologicznych i według opisów, jak podawali wysokość, czyli zawsze powyżej 8 metrów, to by już wskazywało na gigantów. A jaka jest różnica? Taka, że gigantom jest bliżej do tytanów. Tytani to były istoty z pierwszej kreacji, czyli to były istoty, które były strasznie, i tu podkreślam strasznie w rozumieniu takim niepozytywnym, były bardzo mocno, nie że powiem prymitywne, tylko skomplikowane. W rozumieniu takim, że tytan to jest istota, która jest wielka, z wielkiej ilości materii, która ma bardzo dużo kończyn, która jest taka niekulkurentna, taka nie za bardzo może się tym swoim ciałem dobrze poruszać, ale przy okazji ma gigantyczną siłę, moc. Jest wielka, jest ociężała, potrafi być bardzo destrukcyjna, ale może być też, jeżeli potrafi kontrolować swoje siły, to potrafi być bardzo pomocna w rozumieniu, potrafi fizycznie oddziaływać, przekształcać dużą część materii. Tylko ich wadą jest to, i dlatego większość z nich jest wtrącona, czy też przebywa sama dobrowolnie na obczyźnie, cudzysłowo, w planach podziemnych, głównie tych o charakterze neutralnym, a nie negatywnym. A teraz, żebyście jeszcze łatwiej było zrozumieć, jak macie klepsydrę w dół, czyli plany podziemne, one się tak jakby rozszerzają od naszej przestrzeni. Czyli jak mamy pośrodku naszą ziemię materialną, to niżej schodząc są coraz szersze, coraz większe te plany. I mniej więcej 2/3 są negatywne, i tam się umiejscawia wszystkie te piekła, negatywne zaświaty, to co złe, bo one są przepełnione oddziaływaniem planu i żywiołu energii negatywnych. Natomiast druga połowa, tylko około 1/3, to są te miejsca, które są pod oddziaływaniem energii planu pozytywnego. W konsekwencji tam są i te pozytywne raje, czyściec i tym podobne, bo czyściec zaistniał, my go wykreowaliśmy, ale zaistniał. I ziemia nie jest czyścić. W niektórych ujęciach tak. Dlatego też Gehenna, czyli ten pierwszy plan podziemny, jest też często uznawany za czyściec, bo on posiada wszystkie te elementy, które tak jakby są najgorszym wyrazem ziemi, ale są doświadczeniem, które oczyszcza się kompletnie z materii. Dlatego pomiędzy ziemią a pierwszym planem podziemnym, to właśnie tam mniej więcej bym wskazywał czyściec. Czemu? Bo ten czyściec zaczął coraz bardziej wchodzić na ziemię. Dlatego, bo plany podziemne w dolnych planach są bardziej quasi materialne, czyli mało fizyczne. Natomiast górne są jak najbardziej fizyczne. W sensie do pierwszego i drugiego piekła, czy też pierwszego i drugiego planu podziemnego jesteś w stanie fizycznie zejść przez góry. Mało tego, niektóre poziomy 4. i 5. są dostępne na ziemi. Czy tak jak macie na przykład Meksyk, to w Meksyku są takie charakterystyczne jaskinie, do których wszyscy lokalni wiedzą, że nie wolno schodzić. Czemu? Bo one się dosłownie zrzucają kilka pięter w planach niżej. I stamtąd wychodzą istoty często piekielne, mówi się, że to są krainy zaświatowe, tam nie wolno złazić. I analogicznie takie samo miejsce na tej samej szerokości geograficznej to jest obszar Tajlandii, Indonezji, czyli Półwysp Południowo-Wschodnio-Chiński. Ten wycypelek, gdzie tam jest Wietnam, Laos, Kambodża, to okolice, te wielkie dżungle i góry. I kolejne, tak, rozmawialiśmy na te tematy, natomiast dlaczego o tym mówię? Bo uwaga, giganci jako tacy, zwłaszcza pozytywni giganci, często odpowiadali za sprawowanie opieki i stanie na granicy pomiędzy światem pierwszych podziemi, a światem materialnym, czyli powierzchnią, czyli tym naszym planem. Czemu? Dlatego, że większość z nich jest związana z żywiołem Ziemi,
albo została sztucznie powiązana z żywiołem Ziemi poprzez zapieczętowanie na dole. I dlatego mówię, giganci są bliscy tytanom. Tytani z mitologia grecka, strąceni do Tartaru, czy jednej z przestrzeni na dole, planów dolnych prawdopodobnie, i mówię prawdopodobnie, bo nie jestem w stanie precyzyjnie określić, szósty albo siódmy plan podziemny, siódmy już wiem, już słyszę, że siódmy, to jak macie do czynienia z tym siódmym, to tam są gigantyczne istoty, które są materialne w naturze. I teraz giganci pozytywni, ci nie jedzący ludzi, ale stroniący od, powiedzmy, relacji z nami, unikający nas, czasem pomysły, na przykład, to są istoty, które żyją w górach albo żyją w blisko dużych jaskiń i one zazwyczaj starają się być na, i wśród nich są też olbrzymi czy wielkoludzi, ale generalnie i giganci, i olbrzymi, no, jak mamy do czynienia z tymi pozytywnymi gigantami albo wielkolodami, czyli olbrzymami, to są istoty, które zdają sobie sprawę, że pod ziemią są plany dolne i do nich można zejść. I dla naszego bezpieczeństwa one dbają o to, żeby te strefy, dbają i pilnują tak zwanych pieczęci. Przy czym w tym wypadku pieczęci są rozumiane bardzo dosłownie, gdzie to potrafią być gigantyczne głazy, które zatykają dziurę. I dlatego ten gigant, będąc sprawując opiekę, on jest na tyle wielki, że jest w stanie ten głaz przesunąć, czy tak odpieczętować, zdjąć pieczęć, a następnie ponownie zapieczętować. To jest w mitologii wyraźnie zaznaczone w postaci toczenia głazu. Mało tego, u Jezusa to zejście do grobu, schowanie w grobie, zasłonięcie, nam się opowiada, że to były typowe metody pochówkowe. A w dupę! Może i se wymyślają, że niby tak było na Bliskim Wschodzie, ale to jest symboliczne zaznaczenie pieczęci. Został złożony pod ziemię do świata oczyszczania, bo ziemia, skała, podziemie to jest strefa oczyszczania materii, zdejmowania materii tak, żeby się duch uwolnił. Dlatego Jezus wyszedł oświetlisty, bo co wyszło? Nie wyszło ciało fizyczne, chociaż przepraszam, oficjalna doktryna w katolicyzmie jest taka, że w wypadku Jezusa wyszło również ciało fizyczne. Natomiast w większości wypadków jest tak, że z jaski nie wychodzi już tylko ciało duchowe. Dusza z ciałem duchowym i w zależności co ona zdecyduje, może wejść do któregoś z planów pośrednich, czyli piekielne albo rajskie, albo może opuścić pudełko, jeżeli rozpuści to ciało duchowe. I dlatego są świetliste. Ale wracając do tych naszych gigantów, to mamy ten głaz, to zasuwanie głazu. Przypominam wykład o początki Japonii. Pierwszy albo drugi wykład o Kłami, chyba drugi. I końcówka pierwszego, jak opowiadałem, Izanagi i Izanami. Jak Izanami umarła, to Izanagi jak zszedł do podziemi, bo nie rozumiał śmierci, to jak stamtąd uciekał, bo widział, jakie tam się rzeczy dzieją, to jak zasunął głaz, to on założył pieczęć. I takich zejść do podziemi na świecie jest kilkanaście. Co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. I teraz charakterystycznym miejscem jest Irize. W Rize, i o tym nie wiedziałem, to było dla mnie zaskoczenie, w całym obszarze Rize, w górach Sobich, jest legenda, zwłaszcza im bliżej Głuszycy, im bliżej Rize, to jest legenda, mało tego, znalazłem pomnik i figurki, które reprezentują giganta, którego imienia wam nie przytoczę, bo nie pamiętam, który ten gigant był lokalnym patronem, którego znali wszyscy ludzie. Czyli w okolicy wszyscy wiedzieli, że w górach, w jednej z jaskiń, czy w jaskiniach jest gigant, który strzeże i pilnuje pieczęci świętej tego miejsca i on chroni to miejsce, jest przyjazny ludziom, dlatego zostawiali mu darki jedzenia, pomagali mu, on czasem przyszedł na przykład, jak się młyn zaciął, poprawił im te koło młyńskie, czy na przykład przeniósł im jakieś większe ciężary, zwykle mało się pokazując, ale zdarzały się osoby, które go widziały. Na przykład jak mówili, właśnie jest legenda o tym, że był młyn z kręcącym się kołem i to koło stanęło, no i on przyszedł naprawił. Natomiast o co chodzi? Ja nie wiedziałem wcześniej o tym gigancie, jak tam jechałem, a to jest jeden z tych efektów pobytu na miejscu i kontaktu z Tomkiem Jurkiem, gdzie się dowiedziałem stricte, że oni mieli tam mitologicznie, zanim przybyli Niemcy, a Niemcy się tego też dowiedzieli na miejscu, mieli tam historię o gigancie, który pieczętował podziemną dziurę. I dlaczego ją pieczętował? Dlatego, że, i to jest charakterystyczne, pod górami Sowimi jest styk płyt tektonicznych. To jest ciekawe, bo większość z nas nie wie, że w Polsce, właśnie w tamtym obszarze, stykają się płyty tektoniczne i tam jest taka charakterystyczna dziura. Jak macie zejście dwóch płyt, to się zrobiła taka niecka z luźnym kawałkiem. Ten luźny kawałek się rusza.
I to on wywołuje wstrząsy w tamtym regionie i dlatego jest tam ta baza sejsmiczna. W sensie pod Zamkiem Książy, w tych wydrążonych tunelach, na samym dole ustanowiono placówkę Państwowej Akademii Nauk, badających sejsmikę i tektonikę. I tak sobie myślisz, no cholera, co oni badają wstrząsy z drugiego końca świata? Co prawda mogą to rejestrować, no ale tak, po co byłaby tam obsługa na cały czas? No może jednego, dwóch chłopa, ale nie 16 czy 18, nie? I nagle się dowiadujesz, że zasadniczo to u nas jest jedno z najbardziej wrażliwych, ruszających się miejsc. Tylko że to miejsce było pierwotnie mało aktywne tektonicznie. Ono się przesuwało, ale ten gigant miał pieczętować nie tylko zejście do podziemi, ale i pieczętować destrukcyjną część tego ruszającego się fragmentu. Bo tam jest powiedziane wprost, że jeżeli to się ruszy, to w pewnym momencie jakaś tam część, i to jest legendarnie opisane, która konkretnie część okolicy zniknie, pochłonięta przez ognie piekielne, czyli w rozumieniu, że magma i okolica górska w Sudetach to pochłonie, zapadnie się, a część przetrwa w całości. I ten gigant był gwarantem tego utrzymywania tego, żeby to się nie nastąpiło, plus, co było jeszcze dodatkowo ważne, to było zapewnienie kolejnego aspektu, czyli tego, że byty spod ziemi, te zapieczętowane, związane z planem, wpływami planów negatywnych, nie mają dostępu. I teraz Niemcy co zrobili? Oni nie tylko usiekali tego giganta, ale co więcej, zdjęli tą pieczęć. I w miejscu, gdzie była ta pieczęć, zaczęli rozbudowywać kompleksy i budować, ciągnąć jak najbardziej w dół, budując Rize. Dlatego Rize nazywa się Olbrzym. To nie chodzi o Olbrzym, że to był olbrzymi kompleks, bo takich kompleksów budowali Niemcy wiele. To jest Olbrzym, dlatego że oni go zbudowali i nazwali symbolicznie od mitu Olbrzymie, który był patronem. Dlatego kryptonim był Rize. Mówi się, że ta najprostsza interpretacja nasza logiczna jest taka, Rize, bo duże, no tak, duże, ale zapominamy o mitologicznym i nie, no, historycy na to nie zwracają uwagi, że tam mitycznie był Olbrzym, a oni nazwali to od tego, kto tam mieszkał. Oni przerobili pierwsze jaskinie, które oni przerabiali, to były miejsce bytowania tego Olbrzyma. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli oni zdjęli tą pieczęć, dlatego Rize jest tak newralgiczna. Dlatego zalewano betonem, robiąc sztuczną pieczęć. Dlatego Rosjanie z Polakami doszli do wniosku, że tam jest dużo cennych rzeczy, fajnych i w ogóle, i może kiedyś będziemy nad tym pracować, ale póki co to lepiej to odizolować i oficjalnie zalać jak największą ilością tego, co mamy najtwardsze w naszym wyobrażeniu, czyli mieszanka żelbetonowa, i błagać i modlić się, żeby niech się nie sprawdzi to, co mówili, że, czyli cudzysłowowo, niech nie pierdyknie. I dosłownie z takim nastawieniem funkcjonują nasze władze. No, nie wiem, czy to powinno nam wszystkim dać do myślenia. Co jest tak ważnego w Rize, że wszystkie decyzje wykonawcze dotyczące Rize muszą przejść przez prezydenta? Że jedyną osobą w tym kraju uprawnioną do wydawania decyzji o Rize jest najwyższa nominalna władza wykonawcza, czyli prezydent.